Czy czujesz się czasami przywalona ilością zadań w biznesie coachingowym? Jeżeli tak, to na pewno nie jesteś sama. Witam cię na blogu Prosperu jako Coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze i staram się, żeby uczyć ich, żeby ten biznes prowadzić łatwo i żeby nie czuć się właśnie zawalonym. Poczucie zawalenia jest mi absolutnie bliskie. Yy, miałam wiele momentów takich, że po prostu. Yy, Parowała mi czaszka. Myślę, o Jezu, w co ręce włożyć? Jak robię to, to nie robię tamtego, jak robię tamto, to nie robię jeszcze czegoś tam innego i jak to wszystko poskładać, żeby to było w jako takim balansie. Więc po pierwsze, od razu powiedzmy sobie szczerze, że takiego idealnego balansu nie ma, że zawsze czegoś tam będzie więcej, mniej i nie, nie, nie wszędzie dojdziesz. Ale ja sobie wypracowałam system, który pozwala mi trochę bardziej realistycznie patrzeć na to, co jest do zrobienia zrobić to w odpowiednim czasie i nie za dużo czasu poświęcać temu wszystkiemu, też nie przywalać się właśnie robotą. I chciałabym się z tym systemem podzielić z Tobą. Jak to wygląda? Ja sobie dzielę w bardzo prosty sposób swoje wszystkie zadania w biznesie na takie trzy kategorie: regularne, projektowe i rozwojowe. I staram się, żeby wszystkie trzy były obecne przez cały czas. Tak? Zdarzają się tygodnie, że Któraś kategoria wypada, akurat z grafika, no ale wracamy w następnym tygodniu, bo staramy się je wszystkie realizować. Na czym to polega? Regularne zadania to są rzeczy w biznesie, które po prostu wykonujesz dzień w dzień, albo tydzień w tydzień, albo miesiąc w miesiąc. Prawda? To będą takie rzeczy jak praca z klientami. Jak odpisywanie na maile klientów, jak w ogóle sprawdzanie maili i tak dalej. To będą takie rzeczy jak na przykład zrobienie księgowości raz w miesiącu. To będą takie zadania jak napisanie bloga. Na przykład to, co ja robię regularnie, to jest nagrywanie bloga, publikowanie go i publikowanie newslettera i później w mediach społecznościowych i tak dalej. To, co robię regularnie. To jest sprawdzanie aktywności na swoim koncie na Facebooku, Instagramie i tak dalej, i odpowiednie dostosowywanie swoich działań. To, co robię regularnie, to jest kontaktuję się ze swoją integratorką biznesu i omawiamy, co ona ma zrobić regularnie i tak dalej. Czyli to są wszystkie te rzeczy, które powtarzają się. Po prostu przychodzą w paczce, prowadzisz biznes i zawsze je się robi. Druga kategoria to są takie zadania projektowe, które dzieją się teraz, ale niekoniecznie będą się działy za chwilę. Na przykład, jeżeli chcesz albo stworzyć zupełnie nową stronę internetową, albo przerobić tą, którą masz i potrzebujesz na to, jakiś duży blok czasu, to to jest Twoje zadanie projektowe. Jeżeli na przykład tworzysz jakiś nowy moduł do swojego kursu, gdzieś tam coś poprawiasz, coś przerabiasz, to to jest działanie projektowe. Zrobisz je raz i ono odchodzi. Jeżeli na przykład masz ochotę postawić, nie wiem, profil na Facebooku czy na Instagramie, to to są działania projektowe, czyli wszystkie takie rzeczy, które zazwyczaj robisz raz i do nich długo nie wracasz później i na nie musisz mieć czas. A trzecia kategoria to są zadania rozwojowe. To są tak naprawdę chyba moje ulubione. Zadania, bo ja tak jak pewnie prawie każdy coach bardzo lubię się rozwijać, to są wszelkiego rodzaju nowe szkolenia, czy to merytoryczne, coachingowe, czy marketingowe, czy yy, rozwijanie swojego biznesu o nowe produkty, o nowe idee. O nowy przekaz, to to jest dla mnie działanie rozwojowe. Na przykład. Kurs Instagrama czy kurs z reklamy na Facebooku, prawda? I wdrożenie tego, wymyślenie całkowicie nowego produktu, wymyślenie założeń tego produktu, po co i tak dalej. To jest rozwój siebie i Twojego biznesu, poszerzanie go. I sztuka polega na tym, żeby Twoje regularne zadania nie zjadły ci całego czasu albo jak u niektórych coachów, żeby twoje projektowe zadania nie zjadły całego twojego czasu, bo czasami rozmawiam z coachami mówią: No tak, wiesz, co, ja w ogóle nie mam czasu na pisanie postów, pisanie bloga, bo ja teraz zajmuję się tworzeniem strony. Jeżeli zajmujesz się tworzeniem strony 6 czy 8 godzin dziennie, no to coś jest nie tak, prawda? Trzeba sprawdzić, na co ten czas idzie. I tak, by the way, to ja w tej chwili mam nowe narzędzie, które u siebie, Stosuję i bardzo mi się podoba. Od kilku dni mierzę swój czas, prowadzę swój audyt czasu, bo też chcę poczynić pewne zmiany w tym, jak ten czas pożytkuję w biznesie. A żeby zrobić te zmiany, to też muszę zobaczyć z lotu ptaka, co tak naprawdę się dzieje, ile ja czasu dokładnie poświęcam, na którą kategorię, żeby wykorzystać to do zmian. I mam na przykład taką aplikację, która nazywa się Timeline. Bardzo polecam, ale oczywiście jest mnóstwo innych też aplikacji, które możesz wykorzystać na telefonie, gdzie po prostu mierzysz sobie czas, ile tak naprawdę pracujesz i na co tak naprawdę ten czas idzie. To jest eye-opening experience. Powiem Ci tak. Nagle widzisz rzeczywiście, co się dzieje, i możesz z tego wyciągnąć wnioski, i poukładać sobie tak, żeby. Nie pracować strasznie dużo i intensywnie, ale pracować mądrze i wiedzieć, że te kategorie, które ty sam sobie stworzysz, czy sama sobie stworzysz, będą zaopiekowane, że zrobisz to, co chcesz. Hmm? Food for thought jak mówią Amerykanie.